Bonjour. Dzisiaj jest sobota, wcześniej rano wstaliśmy i jedziemy na naszą pierwszą wycieczkę samochodową. Ja nie mam prawa jazdy, Tomek ma prawo jazdy, ale przez 15 lat nigdy samochodem nie jechał. Codziennie. Tylko skuterem jeździliśmy. I teraz robimy pierwszy chrzest, wypożyczyliśmy samochód i jedziemy do miejscowości Hier, pisze się RS, i na wyspę Pourquerol. Na weekend sobie wyjeżdżamy, gdzieś tam się przenocujemy w hotelu, pospacerujemy po wyspie i jutro w niedzielę wracamy z powrotem do Nicei. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy nigdzie na trasie nie polegli i przeżyli tą wycieczkę. Żebyśmy nie skorzystali z ubezpieczenia. Wypożyczyliśmy samochód ze wszelkimi możliwymi ubezpieczeniami, żeby w razie czego dodatkowo za nic nie odpowiadać i nie płacić. Dlatego sobie jedziemy i śmigamy autostradą słońca prowansalską A8. Dojechaliśmy na pierwszy postój, co prawda cała trasa w jedną stronę ma 150 km, więc nie jest tak strasznie daleko znowu. Ale się przyjemnie jechało, jest dosyć chłodno tutaj i teraz idziemy coś zjeść. Idziemy do McDonalda's czy do Bonjour? No dobrze, idziemy coś zjeść. Niestety w McDonaldzie tylko, ale no trudno. Coś nie działa, nie możemy śniadania kupić. Automaty nie działają. Chcieliśmy z kawą, a tu tylko herbatę daje. Do jajeczko. I już pojedliśmy i jedziemy dalej w trasę, żeby zdążyć na godzinę 10 na prom na wyspę. Dojechaliśmy. Szczęśliwie, nic nam się nie stało. Teraz idziemy do portu kupić bilety na łódkę. Wsiadamy na łódkę i jedziemy na cały dzień na wyspę Pourquerol. Bilety już kupione. Ile zapłaciliśmy? 33,60 zapłaciliśmy za dwie osoby w tą i z powrotem. W sezonie jest trochę drożej. Teraz czekamy na boarding, na statek i płyniemy na wyspę. Wyspa dookoła ma 30 km linii wybrzeża i najczęściej tam jest tak, że wypożycza się rower i jedzie się rowerem. Jesteśmy na statku. Tomek jest na zewnątrz, na górze. Ja wszedłem do środka, bo jest zimno, taki wiatr nieprzyjemny, dosyć chłodny wieje. Mam nadzieję, że to jeszcze trochę czasu minie i się ociepli. Dopłynęliśmy, strasznie głośno na tej łódce było, ale bardzo szybko płynęła i dopłynęliśmy do wyspy Pourquerol. Wyspa Pourquerol jest chyba parkiem narodowym teraz, jeżeli się nie mylę. Kiedyś była francuska, później była prywatna,
Później Francja znowu odkupiła ją, żeby nie zniszczyć przyrody i się nią opiekować. I aktualnie wyspa ma tylko 300 mieszkańców. I chyba przez ostatnie 50 lat albo więcej zbudowano tutaj tylko 3 nowe domy i już więcej nie będzie. Teraz spacerujemy przez marinę. Idziemy w stronę miasteczka, gdyż tu jest małe miasteczko. Tam wypożyczymy rowery i jedziemy na wycieczkę dookoła wyspy. A z takich ciekawostek jeszcze dodam, że na całej wyspie, tylko oprócz miasteczka, jest zakaz palenia papierosów. Wypożyczamy rowery i jedziemy teraz na wycieczkę. I jesteśmy już w trasie. To była jedna z winnic. Na wyspie jest kilka winnic i produkuje się tutaj 6 rodzajów win na wyspie Pourquerolles. Dojechaliśmy właśnie do pierwszego takiego punktu widokowego na bardzo ładną plażę i piękną, czystą, krystaliczną, lazurową wodę i idziemy właśnie teraz na tą plażę sobie tam pospacerować chwilę. Plaża jednak okazuje się nie jest o tej porze roku zbyt ładna, ponieważ jest cała w wysuszonych resztkach tej trawy morskiej, dlatego jest cała, wygląda jakby była w glonach, ale za to woda jest przepiękna, bo tutaj jest plaża piaszczysta i nie ma kamieni. I dno też jest piaszczyste. Jest taki piękny biały piasek, dlatego ta woda wygląda jakbyśmy byli na Karaibach. Zawiewa wiatr z tej strony, od strony południe, z północy wieje trochę. Z północy? Tak. Z północy wieje, ale pan wypożyczownik rowerowy, który nam rowery wypożyczał, uprzedził, że tutaj może wiać. I z tej strony tak, od północnej strony jest, że tu są plaże w większości. Ładne plaże piaszczyste. A od strony południowej są klify i skały. Chociaż tu też są skały, z tego co widać. No nic. Wsiadamy na rower i jedziemy dalej. Na tej wyspie jest dużo takich różnych zakamarków i bocznych ścieżek i właśnie dotarliśmy do jakiegoś starego fortu, który niestety jest zamknięty. Jest tu wstęp wzbroniony, ale się przecisnęliśmy przez tą furtkę. Chociaż tu widać, ludzie i tak wchodzą, bo jest ścieżka wydeptana. Idziemy zobaczyć, czy można do środka wejść, do tej starej twierdzy, czy cokolwiek to było, może jakiś magazyn. Jest tu trochę brudno, trochę strasznie, dlatego stąd wychodzimy.